Nie, nie, ja będę przestrzegać. Kiedyś trzeba było, no nie trzeba było. Ja pierdzielę! Nie gram na kontrolerze już! Ale to czasami... O nie, Luki, uważaj. Luki, uważaj! A mówią, że TS jest nudny, bo ja jest. Ja pojechałam. Nie to, nie to. A nie, no tu! A to ja pojechałam. Nie to. O Jezu. Nie to. O Jezus. Patka, uwaliłaś Mentosa. No. Koparka nie dojedzie. Nie wiem, no. Patka, bo musisz wycofać generalnie, bo to nie tu. No czekaj, czekaj. Ja się wypłakałam. Okej, to wyprzedzam. Nie wyprzedzaj. Ty, ale ty wiesz, że ty masz długość samochodu i że jak zjeżdżasz już na prawy, to musisz sprawdzić, czy akurat twoja dupa nie wjeżdża w czyjąś twarz. Nie zjechałem teraz w ciebie. Bo skręciłam trochę. Nie, dlatego, że zjechałem przed Vitrox. A, uważaj, Vitrox! Ja to widziałem teraz. Matka patrzyła się na to. Przepraszam. Dobrze. Jakiś typ przede mną zahamował. Opalaj. Zahamowałem przed nim. Vitrox zahamował przede mną, ale matka już nie wyhamowała. Ale nie matka, mogłam. Nie zjeżdżaj na prawo, czy nie. I musiałam coś kupić, żeby ten, i kupiłam... Patka! Nice. Czemu ale ty patrz. Zawsze we mnie wjeżdżasz? Ale patrz! Popchnij mnie! Popchnij mnie! Popchnij mnie! Nie mogę! Jak mogę skręcić, twoim zdaniem? Jak mogę skręcić? Z której strony mogę skręcić? Czy ty w ogóle widzisz... U mnie stoisz normalnie! U mnie stoję nienormalnie! U mnie mi się główka przechyliła! Dobra. Jak to wpadka jest, że zawsze jak przyjeżdżam koło ciebie, to ty musisz we mnie... Specjalnie! No! O, wpadka jeździ szybko i niebezpiecznie. No tak, taka jestem. Jak widzę tira, to w niego wjeżdżam. Właśnie. A w ostatniej chwili robię, to ja. O nie! Wyjechał ci z zakrętu! Typie! Najgorzej! Nie zatrzymała się na światłach, pierwszy raz od dawna. Ale to nie było świateł, ja miałam pierwszeństwo! Ja miałam pieprzone pierwszeństwo! Miała pierwszeństwo, po drugie. O, Lakadi elegancko, nie potrącił mnie. A możesz mnie nie wyprzedzać, Zinart? O nie! To, o nie! O nie! Lakadi elegancko! Tutaj 80 to jest na ludzie. No. Dobra, trochę przekraczam prędkość, ale czy to ma jakieś znaczenie? No jest zwężenie! No który to pajac?! Subi! Polsko-czeska. Polsko-europejska ambasada popołga. Kondziak, przepraszam. Przepraszam. O Jezus Maria! Ale go potarmosiłaś. Już wyjadę. Kłębowisko. Teraz to ja nie wyjadę. Co wy tu robicie? No utknąłem! Żółwek tyśni! Niech. Kogo mam tyśnąć? Jak twoja ciężarówka wygląda? Najbliżej ciebie, bez ładunku! No, nie! No nie mnie, no pajacu! Miało być bez ładunku. Nie, no, ale przecież mam dwa pieprzone traktory, czego nie widzisz, człowieku! No ale to... Patka, bo zostawiłaś ładunek. Jak zostawiłaś? A ja nadal nie mogę się ruszyć. Żółwek, potrzebujesz jednego. Patka, bójka. Ale zresztą widzisz ten ładunek. Odcisnęłaś tej ładunek, odpięłaś. Bo Y chciałam wcisnąć, musiałam się pomylić, no. Ale mógłbyś się ruszyć teraz. Nie mogę, awaria silnika. Teraz ja nie mogę się ruszyć.
Serio? Tak, ja zamknąłem w tym samym miejscu. No nie, już jadę, spokojnie, nie tuszaj mnie, proszę. Już spokojnie, już nie tuszaj. Ups, wjechałem w kubola, przepraszam. Widzę, jak wpadka w ścianę wjeżdża. Parkuj sama? Dobra. Chcę się naprawić, ciekawe ile to... Nie no, wpadka, to jest najgorszy pomysł. To jest dobry pomysł. Żółwek mówi, że dużo expa jest za to. No. Gdzie tylko zaparkować? Weź to... Nie. Weź to, zagrajmy bezpiecznie. Nie. Dobra, tego nie zrobisz po prostu, nie masz szans. No nie. Spokojnie, no, na razie. A mogę to wybrać jeszcze dłużej raz? Niż dojechanie tu. Nie, teraz już nie możesz wybrać. No, masz czerwoną flagę za sobą. Jak weźmiesz sobie dwójkę, to tam będziesz miała taki kwadrat, czyli taki prostokącik biały i to będzie, gdzie masz wjechać. Przyczepą. Z przodu widzisz taki prostokąt widzę, biały. Widzę, tylko muszę się nakierować, dobrze. I tam masz też, którą stroną, no nie? Którą stroną mam też? No mogę jedną chyba tylko. W sensie tyłem musisz do ściany. No czemu to się łamie w ten sposób? Nie rozumiem, jak to działa! No... No teraz pchasz z lewej strony, więc przód jedzie w prawo, więc tył jedzie w lewo. Jest odwrotnie jakby. Tak, tył jedzie w odwrotnie niż ty. Jakby jak masz skręcony w lewo przód, no nie, to jedzie w lewo tył. Jezus Maria, już żałuję! No mówiłem, żeby nie brać tego. Musisz jechać dość prosto, musisz wyprostować po prostu sobie. Patrz, najlepiej jest kamerę mieć do tyłu jakby. Od a przodu, która jest w sensie, kamera? Dwa i po prostu przekręć tak, żeby patrzeć na przód. Na tył. Tira. Dwójeczką. Dwójeczką zwykłą. Tak, po prostu sobie obróć. Sobie myszką. Tak, żeby patrzeć tak. Na przód tył. O tak. No i teraz masz naczepę w miarę prosto. No teraz już nie. I teraz do przodu, żeby wyprostować i potem musisz... Tak, ja nie wyprostowałam, nie wyprostowałam kół, czekaj. Okej, okay, teraz sobie obróć to. Teraz dobra. Wyprostuj koła. Wyprostuj koła, wyprostuj koła. Masz skrzywione koła. Zostaw tak na kamerze z przodu. Będzie ci łatwiej. Wtedy widzisz, jak jest ustawiona ciągnik. Trochę krzywo, ale dobrze, w miarę. Nie, nie dobrze. Trochę bardziej w lewo musisz. Czemu to zawsze... Lewo do przodu, w sensie. To się łamie zawsze odwrotnie niż tak instynktownie. Wszyscy siedzą, patrzą po prostu. Przyszła awangarda ludzi, stoi i patrzy. Dobra, czekajcie. Ja to raz ogarnę, już będę wiedziała. Trochę jak ten żółw, co ci mówi, jak masz skręcić kierunek, żeby zaparkować, później nie pobierze 5 zł. Oj tak. O. No nie, no co wykręcasz? Masz koła lekko krzywe. Dobra, git chyba co. Jak ci skręca tył w lewo... Jak wpadka, na tym trybie to musi być idealnie dopasowany. No. Jakbyś wzięła, że trochę prościej, to wystarczyłoby w takim kwadracie. Tak, jakbyś wzięła ten prostszy, to po pierwsze nie musiałabyś zawracać, bo on wtedy jest przy ścianie i do przodu po prostu jedziesz i przy ścianie parkujesz i też nie jest tak dokładnie. Więc no, to jest trudne. Nie wiem, ja mam jakieś... Jak będziesz koła krzywe mieć, to nie. Musisz naprostować się najpierw. No nie! Musisz mieć i przyczepę, i ciężarówkę prosto w tym. Koferer! Jezu, muszę być... O, widzę żółwka chyba w jego aucie. A nie, to kubol. To kubol. A możecie mi nie przeszkadzać? Proszę.
Mam na myśli tych wszystkich ludzi, co mi zasłonili, jak się jedzie. A, ci teraz coś źle skręci. Jak ci takie połysz, jak ci naczepa ucieka w prawo, to kierownicą w lewo. Ludzie, to, tu będzie do 23 jednak stream. Bo to nie jest jak w prawdziwym samochodzie. No, to nie jest samochód, to jest tir. Jakby to był samochód, to bym umiała to zrobić. Tak, no właśnie na tym polega ta trudność, że to nie jest samochód wpadka. Idę pooglądać z wami. Jak mi samochód cieka w prawo, to skręć w lewo. Dobra. I co, teraz wyprostować? No. Do przodu i koła w lewo lekko. Okej, okay, i teraz jak stoisz prosto, to musisz koła naprostować idealnie, więc sobie zrób kamerę z boku lekko. Nie jest chyba idealnie, ale jest tak, że powinno wejść akurat. Może. Skręcasz. No ale masz opóźnienie! Okej, okay, przepraszam. Ja chcę to zobaczyć na żywo. Ja się czuję jak w pięknej i długiej reklamie apartu teraz. To jest dłuższe niż reklama apartu. O, wpadka, ja cię będę coachował teraz. No i teraz... Teraz musisz skręcić koła w drugą stronę niż masz skręcone. Bo musisz wyprostować. O tak. Teraz jak S klikniesz, tak tylko troszeczkę, to ci się wyprostuje. No nie, wyprostowało się. No, musisz trochę no, bardziej. Musisz dłużej trochę. Ale S. No ale nie w tą stronę, w drugą stronę musisz kołać. No ale przecież mówiłeś, że w tą. Nie, no właśnie nie, mówiłem w drugą. No nie, no teraz nie, to nie, no nie. Teraz to już za późno. Boże, żółwek, no powiedziałeś tak, no. Zmieniłam koła z tego, co miałam. O, teraz prosto, no. Super. No. I teraz musisz... Czekaj. Żeby to skręciło w prawo, koła w lewo. A. A musisz. Koła w lewo, A. O, i teraz S. No. Ale nie aż tak bardzo, musisz do prosto. Teraz D i... Teraz D. Musisz wyprostować... Nie wytrzymała. Więcej tego napoju, proszę. Jezu. Weselny byton, weselny byton, tańczy go radą, tańczy go bytą. Weselny byton, z moją kobietą, przez ciebie odbitą. Taka skomplikowana operacja, to lepiej nie przeszkadzać wpadka, hej wpadka S. Fakty, Peciak, dziękuję bardzo mimo wszystko. Wpadka, cofnij się tak samo, ale w lewo skręć do przodu. W lewo i do przodu. Ale nie tak mocno. W lewo, nie w prawo, bo to w prawo teraz skręcisz. Cofnij się znowu. Cofnij się do przodu i ja mam już takiego mindfucka wtedy. Mówię, żebyś się cofnęła, a później w lewo do przodu, a nie w prawo do przodu. Dobra, teraz wjeżdżam. No jakby to... Teraz. A teraz, a.
Jak ci się zaczyna... No przecież jest idealnie już. Jak ci się zaczyna łamać, to musisz szybko kołami skierować tak, żeby... żeby ciężarówka się wyprostowała względem szczepu. Znaczy, jest takiego trudnego zrozumienia, jak się zachowuje na czepa w tirze. Kurde, no ja właśnie też nie wiem, co jest trudnego. Jakbym wiedziała, co jest trudnego, to bym mogła chociaż... Czy na czepa się zachowuje takie koła po prostu? Odwrotnie. Na czepa się zachowuje tak, że teraz pchasz prawy róg, więc ona idzie w lewo, tyłem, no nie? Dobrze, była wpadka, blisko już. Tylko tak niezawrotnie, tak może trochę mniejszy skręt tymi kołami. Tak, to trzeba delikatnie generalnie. Patrz na te koła wpadka, jak one się, przednie koła twojego tirka. No bo ja nie czuję tych kół. Za bardzo próbujesz rozkminiać, mniej teorii, więcej praktyki. Ja pierdzielę, no praktykuję właśnie! No to będzie właśnie. Do tej trzeciej. Jestem gotowy nawet stanąć w miejscu tego miejsca. Gdzie to jest? No tutaj? Tuż za mną. Nie, zupełnie nie. Zobacz sobie na streamie. No trochę za daleko pojechałem. A to wiesz, bez przyczepy to jest łatwo dość. Dobra, jadę po przyczepę. Albo w sumie mogę sobie stąd wziąć jakąś przyczepę losową. To bardzo skręca w lewo. Odbij w prawo. Tak, 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 dobrze. Teraz wyprostuj. A, zatrzymaj się! Dobrze, spokojnie. Pokaż mi na streamie, jak to wygląda. Parkowanie równoległe na egzaminie miałam, tylko jest trochę inne, jak masz zaczepę! Teraz musisz w lewo i do przodu. Teraz do przodu, ale tylko troszeczkę, tak aż się wyprostujesz. O tyle. Teraz wyprostuj koła. Powinnaś się zmieścić mnie, a nie, bo jesteś przesunięta w lewo, no to jednak się nie zmieścisz. A już jesteś coraz bliżej. No spróbuj zobaczyć, jak zobaczysz, to klikniesz te tak naprawdę. To nie będzie tak, że to ci mignie jakoś. Nie, to mignie tak? Na zielono. Ta tak? Biała ramka się zmieni w zieloną ramkę. Co ty gadasz? Ja nawet nie próbowałem. No przecież tego... skręcam... Dobrze, musiałam mieć niewyprostowany... Jezu, pokazało mi się, że Ision gra w ETS-a. Modka Giga. Patrz, Paczka, teraz jedziesz tak, super. A, teraz musisz A, bo ci się skręca. No klikam A! Ale za bardzo kliknęłam! No bo przecież nie wiem, kiedy mam przestać! No patrz, jak te koła musisz przestać, jak masz wyprostowaną naczepę z ciągnikiem. Dobra, jest prawie dobrze już, tylko zupełnie nie. Nie, dobra, od nowa. Nie możesz od nowa, nie da się. To już możesz tylko albo... forfitować, albo zrobić. Właśnie przez to będzie spóźnienie za zlecenie, wiecie? Dobra, walić to zlecenie, teraz robię challenge. A nie byłoby ci łatwiej w sumie na jedynce? No total, czy ty to robiłaś na dwójce? Ale Zinord mi kazał na jedynce to zrobić. No na jedynce. Na dwójce mi kazał to zrobić. No, przecież... Sam powiedziałeś, żółwek na dwójce! O czym ty mówisz? Co? Mówiłeś, żeby na dwójce to zrobić, sobie patrzeć do tyłu jak ten. Masz na lusterkę? Dwójce, na kamerze dwójce. No. Na kamerze dwójce, no. Ale nie na tym. Nie na biegu. Ale ja mam ona nie ma biegów, ona ma automatyczną, uproszczoną. A. Dobra, okay. Nie wiem, no co? Debil. No. Na jedynce, jak masz kierownicę prosto wpadka, to koła też są prosto. To prawda akurat. Dzięki temu łatwiej wyprostowałem. Nie przyspieszę jak to, to prawda. Dobra, ustawię się dobrze. Jezu, jakie to jest zamieszanie na tym parkingu, no. Wszyscy czekają na ciebie. Masakrycznie miesza cię i były fakty. Specjalnie. Znaczy co? A no.
No kurde. Tu mogę zaparkować. Wpadka, musisz, jak skręcasz, to musisz wyprostować koła w momencie, w którym masz prosto... Nie umiem wyjść z tego momentu. Nie przyspieszam, jak cofam. Wyjeżdżam stąd zaraz. Teraz nawet nie umiem prosto ustać. Tu gdzieś to coś się złamała. Ale czemu on tak szybko... No bo ja mam jakąś bezadzienną ciężarówkę, ona za szybko. To musisz lżej... Nie trzymaj cały czas S, tylko tak klikaj. I puszczaj, żeby nie przyspieszać powyżej 5 na godzinę. Może byłam już tak blisko, teraz wyjeżdżam z magii. Nie w tą stronę koła, jak do tyłu jedziesz teraz. Jak nie w tą stronę? Przecież idealnie krzyżyk z ciężarówki. Co się wpiechnęliła w plutonie, wiesz? Czy ona będzie miała więcej uszkodzeń od płotu niż ja od Zinorta, no. Dobra. Nie w tą stronę, w drugą stronę koła. W drugą teraz stronę koła. W drugą stronę koła i do przodu. O, super. Teraz wyprostuj koła. No ale jestem w ogóle nie tu. Wyprostuj koła. No. Do tyłu. Ona nie jest tu, żółwek. Ona musi być trochę dalej na prawo. No to teraz samo się skręci, zobaczysz. To się samo zrobi. Widzisz, już się samo robi. Tylko nie za bardzo. Teraz musisz troszkę skontrować to, żeby... No i ja! Nie przyspieszaj! Czemu ty trzymasz te D, prawda? Trzymasz te D. Nie! Przyrzekam, no! Nie trzymam, on jedzie sam, no nie poradzę. Ale nie przyspieszaj, powolutku te S. Po dwu masz hamulec, jak jedziesz do tyłu. Czasem się popłaczę, zaraz się. Dasz radę, wpadka. Zrobisz to. Tylko mam nadzieję, że Patryk na co nie patrzy. Jadę po przyczepę i ci pokażę, jak to się robi. Ludzie. Czy ktoś może napisać w tytule, że jestem wyjątkowa? Nie chciałabym, żeby ktoś odniósł inne wrażenie. 286 osób ogląda, jak od pół godziny stawiasz przyczepę. To jest content, o którym marzyliście. No nie musisz. Aż niebo płacze. Aż niebo płacze. Jesteś wyjątkowy. Jestem, czat. No przecież nawet nie ruszam, nawet kabel mi się zaplątał, a ja jadę, no! Bo ręcznego nie zaciągnęłaś. Nie wiem, jak zaciąga ręczny, jak pytałam się o to, to mi nikt nie odpowiedział. Spacją. Mówiłem ci dwa razy. A, no to możemy mówić. Nie słuchałam. Może mówił. No jakby to było to miejsce, to by było idealnie, nie? To nie jest, ale to nie jest. Grałem 15 minut, nie 15, bo nic nie było. I ty dalej parkujesz. Tatu napisał tam, co jeden czas stało za to. Co? Już coraz bliżej. Dobra, tu wyprostuję. A nie, to Andrew do mnie wjeżdża dobrze. Ale Andrew też wziął to parkowanie, co ty, wiesz? Też chyba próbuje męczyć się. Biedaczek. Jakbym miała kierownicę, żebym zaparkowała. To jest wina tylko tego. Myślę, że jednak byłoby ciężej. Dobra. Teraz... Weźmy jakąś szybką misję. Jakąś krótką traskę. Trochę krótką traskę. Traska po jakim? No tak z Warszawy do Londynu by się przydała. Idealnie może wpadka by była w połowie parkowania, jakbyśmy z strony. A, ale próbuję pokazać jak, no ale...
drugą stronę skręcę. Chcę idealnie ustać naprzeciwko i dam sobie radę. Ja, sprawdźmy, czy kierownica jest dobrze. Kierownica jest niedobrze. Skręca ci w lewo, bo miałaś krzywo ustawione. Coś wpadka. Czekaj, ja zrobię tak. Wezmę sobie... Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie dobrze. Wezmę sobie automat. Taki, jaki ty masz. Patrz, jak to się robi. Idziesz sobie najpierw. Teraz w lewo skręć. W lewo teraz skręć. Teraz weź ekspanatrix, ale teraz to już jest ważne. Cicho, bo żółwek musi przecież mi tutaj stać. Co mi to da, że mi tu wjedziecie, no? No, nic nie da, jak wy pokażecie jej. Ja tu muszę wyjechać. Żółwek bardziej chyba przeszkadza w tą naczepą, koła, wiesz? W drugą stronę koła. Teraz to tu 5 osób przyjechało. Teraz to nawet kół nie widzę. To czekaj, co ja się usunę. To nie ma znaczenia, bo Kacpi też mi pomaga. A zmień sterowanie na myszkę. Nie, to będzie gorzej. Da, czas... To nie jest dobry pomysł. Ja po prostu jestem specjalna. Wcale nie. No przecież daję... No jak? No przecież D klikam. Jak to skręciło w lewo? Kacpia, mu się udało. Dobra. Możesz zawsze zabondować misję. Nie no, ja mogę i tak w to wjechać i wziąć bez ekspa, bo już próbowałam, tylko to już teraz chodzi o coś innego. Możesz udowodnić. O, super. No i teraz jak będziesz miała prosto, to musisz wyprostować koła teraz. Zatrzymaj się, wyprostuj koła i dopiero jedź. O. Skręcasz. No skręcasz, teraz jesteś krzywo. Wyprostowałaś kół. To, że one są prosto tutaj, nie znaczy, że są prosto w kierownicy. Nie no, muszą być prosto tak jak widzisz, no. Dobra, czat, jesteśmy blisko już. Musisz skręcić w lewo koła. Jak w lewo? No w lewo. A bez skitu, bo ja jestem za bardzo na lewo teraz. Tak. Jesteś bardzo na prawo, dlatego musisz... Ale... No jest. No przecież dałam na lewo, no przecież ja teraz pirueta zrobię. No przecież ja się zaraz zesram. Nie mam siły. Nie, 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 nie. Super. No kurde! Gdy będzie teraz musisz... Patrz, zaparkowałeś już po lewej, zaparkowałeś po prawej, teraz musisz po środku. O Boże! Ja nie wytrzymam. Ja stoję w miejscu, gdzie ma parkować, a ona siup! Dobra, przecież sobie dobrze radzę. Tu jest brak kolizji. Może ja po prostu będę jechał z twoją przyczepą. No ale już myślałam, że rozumiem, o co chodzi w tej przyczepie i widzę, że jednak nie rozumiem. Ej, po prostu właśnie, tak, żeby wjechać we mnie. Spróbuj tak zrobić. Spróbuj odczepić tą przyczepę teraz. Te kliknij. Ja już nigdy jej nie przyczepię, wiesz? Nie, nie, przyczepisz. Klikniesz tej i przyczepisz, spokojnie. Tylko chcę coś zobaczyć. Zobaczyć, czy ja będę mógł przyczepić się do swojej przyczepy. O kurde. Ale tu nie, tu chodzi o honor.
Czubek. Dobra, tam, zrobi się alt-taba na chwilę. Będzie ojojoj, nikt nie widział. Dobra. Żółwiek, jakbyś nie był we mnie, to teraz bym sobie dawała radę nawet. No chciałem być. Ale ona nie odczepiła tej przyczepy później. Nie, nie odczepię jej. Patka, musisz biegać idealnie we mnie. Nie chcę tego robić. Ale wtedy dasz radę. Musisz teraz wyprostować, bo jesteś... Wyprostować, za bardzo skręcasz, za bardzo skręcasz. Nic nie widzę, bo żółwiek jest na mnie! Niepotrzebnie do przodu. Mogłaś nie robić. A jak mam... Teraz wyprostuj koła. To nadal nie jest dobra pozycja. Tylko musisz mieć wyprostowane, teraz masz krzywo. Powinnaś trafić, jak będziesz miała prosto koła. Ale ona samą kabiną jest krzywo. No widzę przecież, jak jest. Ale żółwek, naprawdę mi nie pomagasz. No, teraz prosto i powinnaś trafić. Tylko wyprostuj koła, bo masz skrzywione. Teraz musisz trochę w drugą stronę, bo pojechałaś trochę ze skrzywionymi. Nie w tą, drugą. Nie w tą drugą. No prawie. To już jest jakaś jadła. Nic. Uszkodzenie naczepy 16%. Dzięki za info. To viewera chcesz? Damy tym viewerem. Tak? Nie wiem. Ile kosztuje ta gra w tym momencie na Steamie 60 nie zł. Warto jej kupować, tyle wam powiem. Jeżeli wszystko w waszym życiu było okej do tej pory, nie kupujcie jej. A jak nie było? No to i tak już nie macie nic do stracenia pewnie. Żółwek, to nie pomaga jej, że ty tu stoisz. Czekaj, bo ja chcę stanąć tak jak ty, tylko lepiej. Hamulec! Całej szerokości. Dobra. Dobra, teraz naprostuj to. Kabina krzywo. Dobrze, ale dobrze jedziesz. Tylko w drugą stronę koła. Nie. Dobrze ma. Ona musi jeszcze trochę skręcić. I teraz stop i w drugą stronę koła. Ale tak leciutko. Nie do przodu, do tyłu. Ale ja już dobrze, do przodu teraz, ale teraz usiadę dobrze. O? Czyżby? Nie, trochę za bardzo, musisz w drugą stronę koła. Prawo koła musisz trochę. Jeszcze masz tego. Jeszcze jak mocniej teraz troszkę wykręcisz w prawo, to dasz radę. Teraz musisz do przodu. O, tylko troszkę, aż ci się wyprostuje i wtedy do tyłu. Ale skręć w prawo koło. Nie, przepraszam, w lewo. Boże, kurwa. Nie potrafię, jak do tyłu jedziesz, a ja stoję w tobie jeszcze. O, i teraz. Super. Ej, no już prostuj, wpadka. Dobra, teraz nie do przodu. Teraz tak, mocno, jak najbardziej się da, daj D, do samego końca. Do samego końca D. No lekko kliknij S i puść od razu.
Tylko tak, żeby się troszkę ruszyć i teraz puść, ale nie hamuj, tylko tak, żeby... No, zahamowałam. No to nie hamuj, nie tylko tak, żeby ci nie jechała przyczepa, tylko żeby po prostu na kołach pojechała... O, super, super, wyprostuj koła! I do tyłu. Masz zielone! Nie mam zielonego. Teraz do przodu. Teraz do przodu. Normalnie, na czilku, do przodu. W. Tylko kliknij W. Tak, lekko kliknij. I jak tylko będzie zielone, to S. Jakie S? Już mam. No odaś! Puszczaj! Te! Udało się? Tak! Tak! Boże! Nie wierzę! Na godzinę to trzeba jakieś miliardę champions. Made it! Nie mamy wierzę, godzinę! W BTS-ie wszyscy mamy to! Dziękuję wam! Bez was by to się nie udało. Tak jest. Wszystkim, którzy tam mi wjeżdżali we mnie na tym parkingu, dziękuję serdecznie. Premia za szybką dostawę, Majdy. Ale patrz, dostałeś 90 XP za manewrowanie naczepą.